Witam. Dodamy najprostszy post na stronie szkolnej. Wchodzimy na stronę, na której się logujemy, sp1katy.pl/wp-login.php. Wpisujemy swoją nazwę. Zaloguję się na Katarzynę. Na swoim komputerze mogę kliknąć zapamiętaj hasło, tak? I będę mogła się logować zawsze bez wprowadzania tego hasła. No i tak. Będziemy wpisywać post o rozpoczęciu roku szkolnego. Więc klikamy wpisy, tak? Wpisy. Przeglądnijmy sobie wszystkie posty. Wszystkie posty. Tak? Ten post tak naprawdę już jest, ale pokażę od początku, jak należałoby go umieścić, tak, gdyby go nie było. Czyli to są nasze wszystkie posty, ich nie wolno usuwać, tak? Pamiętamy, ich nie usuwamy. Add new, czyli dodajemy nowy post, klikamy w to miejsce. Tu po prawej stronie widzimy, że jesteśmy zalogowani jako Katarzyna Sowińska. I tak, tu zapisujemy tytuł. Umówmy się, żeby wszystkie administratorki wpisywały już tak samo, czyli zaczynamy z dużej litery, tak, a dalej piszemy małymi, tak? Nie, że wszystkie duże literki, tylko początek, tak jak zdanie. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013 łamane na 2014, tak? I teraz tytuł nadaliśmy. W tym miejscu mamy dodać cały nasz post, tak? Czyli możemy jeszcze raz sobie to skopiować. Zaznaczam Ctrl-C i Ctrl-V. Jeszcze raz sobie wpisuję to. Tu już widzę, że i tak mam literówkę. Muszę dodać E. Tutaj też oczywiście zmieniamy, żeby nie było błędu. E. Rozpoczęcie roku szkolnego, tak? Tu postępujemy dokładnie tak jak w programie Word. To, co my widzimy, to będzie widoczne na naszej stronie. I tak, chcielibyśmy, żeby w każdym poście było jak gdyby, żeby był jakiś obrazek. Albo stworzony przed nas, albo na przykład jakieś zdjęcie. Czyli jak już stworzymy sobie obrazek przez nas, tak? Albo mamy zdjęcia już pomniejszone, będziemy je dodawać, tak? Czyli tak, add media, dodamy sobie media. Media, czyli dodamy zdjęcie. Wchodzimy tutaj i klikamy select. I tak, z naszego komputera musimy pobrać ten nasz obrazek, tak? Jesteśmy na naszym komputerze. Ja mam galerię na pulpicie i jakieś tutaj te banerki, logo, nie pamiętam, to chyba będzie w logo. I tak, rozpoczęcie roku szkolnego, stworzyłam taki obrazek Witaj Szkoła. Czyli klikam na ten obrazek i otwórz go. Otwieram, on się ładuje. Ładuje. Dopiero jak będzie widoczny tutaj. Jest, dodał się. Jeszcze się nie dodał, tak? Ten się dodał kiedyś, bo to wcześniej już tworzyłam. Czyli ten obrazek dajemy tutaj. Chcę go załadować do postu. Klikamy. Jest. I on za moment się tu pojawi. Jest, tak? I teraz tak, ten obrazek jest za duży. Ja wszystkie obrazki klikam, żeby była ta czarna obwódka, zmniejszam do 250, czyli łapię za róg, może byśmy wszystkie robiły właśnie tak samo, czyli zmniejszam do 250, tak? Przesuwam, trzymając myszkę i widzę ten rozmiar, 260, 256, 251 chcemy, 250 jest. I tak, wszystko sobie wyśrodkujemy, czyli to chcę dać na środek, obrazek chcę też dać na środek. A jeszcze teraz mam taki paseczek, że widzę mało tych ikonek jak w Wordzie. To wystarczy kliknąć w tym miejscu i tych ikonek nam się powiększy. Jest, mam więcej opcji, tak? I teraz tak, pod tym obrazkiem, klikam sobie pod spodem, mogę Enterem zejść w dół, muszę umieścić post widoczny dla wszystkich. I ten mail jest zapisany na pulpicie. Jest to rozpoczęcie roku szkolnego. Już pokazujemy. Pani Ewa zrobiła to w Wordzie. I widać tutaj tak, są różne czcionki, różne kolory. Ja wszystko kopiuję. Bez naszego obrazka rozpoczęcie, czyli zaznaczam sobie i kopiuję Ctrl-C. Skopiowałam. I teraz wchodzę do naszego okienka pod obrazkiem i wystarczy, że kliknie Ctrl-V. Kopiowałam. I on kopiuje już wcale nie w tej czcionce, którą zrobiła pani Ewa. I teraz patrzę, co muszę poprawić, co muszę zmienić. Na pewno nie będę powtarzać jeszcze raz o rozpoczęcie roku szkolnego.
mogę to sobie przysunąć, czyli delaytem do góry, do góry. I teraz tak, wszystko chcę, żeby było wyśrodkowane. Czyli zaznaczam, wyśrodkuję. Może tych spacji tu jest za dużo, tak? Czyli to przesuwam. Czyli to, co widzę tutaj, będzie widoczne na stronie. Czyli tak muszę to dopasować, żeby to wyglądało już ładnie. Tu jest jakaś niepotrzebna spacja. Dam to w dół, tak? Tu jest chyba za dużo spacji, jest. Tu jest jakoś za dużo spacji, jest. Klasy pierwsze spotkają się z wyborem wchodzą. I może damy to w dół. Zostaną wprowadzone, jest, tak? To jeszcze wcale nie jest wyśrodkowane, nie wiem dlaczego. Zrobię tak, przesunę to do góry i teraz Enterem kliknę. Jeszcze dlaczego, bo tu jest mnóstwo spacji zrobionych w tym dokumencie. Właśnie to jest to. O tak. I teraz już będzie dobrze. Tak, teraz jest wszystko wyśrodkowane. Jest podpis. I jeszcze tak. Jeżeli zrobię tak, to całość będzie widoczna w tym nagłóweczku. Tutaj. Całość będzie widoczna tutaj. Ale jeżeli kliknę, zaraz pokażę co, to pojawi mi się kontynuuj czytanie. I właśnie będziemy tak robić, żeby tylko część była widoczna, a dalsza część, żeby była widoczna po kliknięciu kontynuuj czytanie. Co trzeba zrobić wtedy? Czyli najważniejszą część naszego postu chcemy, żeby była widoczna. Więc tak, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich klas odbędzie się na placu apelowym w budynku 1 maja. Do tego momentu chcę, żeby to było widoczne. Schodzę w dół i zaznaczam miejsce, że w tym miejscu chcę, czyli zaznaczam tą rameczkę, żeby dalsza część już była po otwarciu. More. Taki napisik more. Taki napisik more się pojawia, to sobie podsunę do góry. Ta część będzie widoczna dopiero po rozsunięciu. Czyli post jest gotowy do opublikowania. I teraz muszę umieścić tutaj w kategoriach, gdzie on ma się znaleźć. Na pewno każdy post będzie widoczny w aktualności. Nawet jak my go nie klikniemy, to i tak on się pojawi w aktualnościach. Gdyby on był związany z biblioteką czy logopedią, byśmy zaznaczyli jeszcze te miejsca, żeby on tam też się pojawił na stronie. Ale akurat ten post wystarczy, że damy w aktualnościach. Post jest gotowy. Nigdzie więcej nic nie zmieniamy, tylko schodzimy w dół. Tak? Nie wchodzimy w dół, tylko schodzimy w górę i publikujemy go. Publish. Tak? Jak go opublikuję, on się już pojawi na stronie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chwilkę to trwa. Przechodzę teraz na stronę główną i klikam home, żeby sprawdzić. Albo nawet, no home, niech będzie, tak? Ja już kilka dni temu umieściłam ten post, także to będzie drugi post taki. Widać? Jest. Jest tutaj. Ten jest dodany przez Katarzynę Sowińską, tak? Ja jestem zalogowana, mogę go edytować jeszcze, ale teraz tak naprawdę my go usuniemy, bo nie potrzebujemy na stronie. Zobaczmy tylko, jak to wygląda, tak? Ta informacja jest cała tutaj. Aha, tutaj, nie tak, rozpoczęcie roku szkolnego. Tutaj dałam więcej, a tutaj nie ma. Tak, czyli jeszcze raz, to rozpoczęcie roku szkolnego jest nam niepotrzebne, ponieważ na stronie, tak, można to usunąć na stronie i tak się pojawia tytuł. Więc jeszcze raz przechodzę, tak to wygląda, po otwarciu, kontynuuj czytanie, stronka wygląda tak. Tak, widać tytuł i jeszcze raz rozpoczęcie, więc tak naprawdę wykasowujemy to, żeby to się nam nie powtarzało. I tak wygląda. Jeżeli nam się coś nie podoba, wracamy z powrotem, klikamy gdzieś spację, coś tam przesuwamy, tak jak w Wordzie, tak? I teraz na tą chwilę nam ten post nie jest potrzebny, czyli jeszcze raz przechodzimy do wszystkich postów, all post, opuść, bo rzeczywiście już nie chcę wprowadzać zmian. Idę do all post, do wszystkich postów. Długo to trwa. I widzimy, mam to rozpoczęcie, które zrobiła Kasia na próbę dla potrzeb filmiku i to, które ja zrobiłam kilka dni temu, tak? Widzimy tutaj minutę temu opublikowany, ten był 21 sierpnia. Ten post, który robiłam teraz, chcę dać szybciutko do kosza, żeby nie był dublowany, tak? Czyli widzę kosz, zaznaczę sobie tutaj ptaszkiem i daję go do kosza. I już, tak? On nie pyta mnie o potwierdzenie, także musimy tutaj bardzo uważnie pilnować się, żeby nie pousuwać postów starszych, tak? Tego postu już nie ma. Mogę wrócić na stronę i sprawdzić, czy rzeczywiście zniknął. Moje dziecko właśnie śpiewa, nie wiem, czy to słychać. I widzimy, jest tylko jeden ten wcześniejszy dodany przeze mnie, tak? Więc wracam na stronę i zawsze na koniec pracy wylogowujemy się, czyli w najeżdżam tylko na czarny pasek logout, tak?
Klikam. Jesteśmy wylokowani. Czyli tak umieścić najprostszy post na stronie.